Halo, witam serdecznie w Młodej Wielki Biznesu. Dzisiaj porozmawiamy o pracy na etacie, plusach i minusach związanych z tego typu funkcjonowaniem. Tak jak wspominałem, sam bardzo długo pracowałem na etacie, więc to nie będzie znaczy jakieś wymądrzanie się biznesowego gościa, który po prostu nigdy nie pracował, tylko od samego początku robił biznesy, jest milionerem i się wymądrzy. Nie. Więc zacznijmy może od minusów. Minusy podstawowe, padnie pewnie parę sloganów, ale im więcej się osób osłucha z tego typu rzeczami, które są pewnie dla większości znane, ale warto o nich mówić i o nich przypominać. Więc jeżeli chodzi o podstawowy minus, to jest to, że możesz zostać zwolniony w każdej chwili, nie wiedząc o tym, nie będąc na to przygotowanym, mimo to, że wydawało ci się, że jesteś wyjątkowy, świetny i zarabiałeś na przykład przyzwoite pieniądze, a mimo to twój szef, właściciel postanowił cię zwolnić. Albo w drugą stronę, okazało się na przykład, że po prostu firma upadła i zwalnia wszystkich. I minusem jest to, że z dnia na dzień ogarnia cię przerażenie i nie do końca wiesz, co z sobą zrobić. Dobrze jest, jeżeli byłeś na tyle rozgarnięty i na tyle przewidujący, że sobie zdążyłeś odłożyć jakieś pieniądze za skórniaki i masz na przetrwanie kilka miesięcy, nawet bez pracy. Spokojnie sobie żyjąc, funkcjonując, bez stresu, bez strachu. Może bez stresu, może jakoś tak, może nie do końca, ale załóżmy, że ze stresem, ale z zabezpieczeniem finansowym wystarczającym, aby żyć i funkcjonować. Ale jeżeli nie miałeś takiej możliwości, albo nie masz takiej możliwości, ponieważ zarabiałeś średnio bądź mało i nie masz pieniędzy zaoszczędzonych, to rodzi się panika i sytuacja jest kryzysowa, bardzo mocna. Jeżeli jeszcze zdążyłeś wziąć kredyt albo mieć rodzinę na utrzymaniu bez oszczędności, no to zaczyna się słabo. Nie chcę dalej tego rozwijać jakoś tak dogłębnie, co się może wydarzyć w takiej sytuacji, gdy po prostu dogoni cię za chwilę depresja. W najlepszym wymiarze tylko alkoholizm na chwilę i znajdziesz pracę i wszystko wróci do normy. Druga kwestia minusowa w ramach etatu to jest to, że właśnie twoje zarobki mogą powodować to, że nie do końca możesz sobie zabezpieczyć przyszłość. Sam tak miałem, bo gros swojej pracy na etacie, nie wiem, to są lata 10 więcej. Zarabiałem tyle, żeby właściwie dowlec się do pierwszego albo do wypłaty, żeby było stać mnie na zapłatę wynajmowanego mieszkania, parę dni poimprezować, jak i parę weekendów, coś jeszcze sobie kupić, gdzieś pojechać. I byłem wiecznie golasem, tak zwyczajnie można powiedzieć, mimo to, że miałem pracę na etacie. I to jest też dla mnie podstawowy minus i on nawiązuje do pierwszego, o czym też tam wspominałem, że po prostu nie da rady odłożyć nic, no tak zwyczajnie. Jeżeli pracujesz, mieszkasz, żyjesz gdzieś w większej aglomeracji, tak jak w moim przypadku w Warszawie. I to można przekładać na każdej miejscowości. Może w miejscowościach, gdzie żyjesz, mamusi na garnuszku, trochę lżej, bo coś ci się udało odłożyć, ale też nie na tyle, aby jakoś sobie poukładać finanse tak, żeby było tych pieniędzy naprawdę dużo, jeżeli chcesz żyć aktywnie, fajnie i ciekawie.
Nawet jeżeli na etacie zarabiasz powiedzmy 4000, 5, no to zaczynasz mieć pomysły, które jakby w naszym kraju, w naszej mentalności są jakby, można powiedzieć, oczywiste, choć nie wiem, czy trafne, ale sam do tych należy osób, więc tak to u nas jest. Czyli zaczynasz myśleć o mieszkaniu. No i czyli kredycie od razu, jakby ciągnąc temat. Więc jeżeli wskakujesz w kredyt, w raty, a jeżeli już kupiłeś to mieszkanie, to mieszkanie to nie tylko kredyt, no to trzeba utrzymać tak samo jak każde inne mieszkanie, czyli zapłacić czynsz, media. I to ci się nagle okazuje, że to jest jakieś 2000 na przykład. No bo tak w tych okolicach trzeba liczyć. Z kredytem, z czynszem, z mediami. Z kablówką, z internetem, z wszystkimi dobrami doczesnymi. Do tego dochodzi ci rodzinka. Bo jak jej nie masz, to jeszcze jakoś ci się zepnie, że potrafisz zaimprezować, pobawić się, nawet coś sobie kupić po tej dwójce. Bo tak jak wspomniałem, 4-5 tysięcy, to tak średnia na rękę, powiedzmy. Jak już ktoś przyzwoicie zarabia. To została ci trójka. I tą trójką jeszcze możesz, o ciebie chodzi 100 zł na dzień. No ale jak lubisz pójść na lunch, pójść na brunch, pójść na srunch, na pojechać gdzieś na weekend, kupić sobie ciuch, buty, jakieś tam zabrać kogoś na kolację, to wcale ta stówka dziennie nie wychodzi jakoś rewelacyjnie. Jeżeli prowadzisz życie aktywne, towarzyskie, i to tak wybitnie towarzyskie. A ja zakładam, że jesteś młodym człowiekiem, dopiero zaczynasz, tam jesteś w okolicy 30 na przykład. No i wychodzi ci w rachunku na koniec, że tak właściwie nic nie odkładasz też. No tam jakieś, może ci się uda odłożyć 4-5 stówek. No i co z tego, ale jak przez cały rok je odłożysz, to pójdą ci one na wakacje, no. Pojedziesz, że gdzieś sobie kupisz wycieczkę, no to przecież tam nie będziesz jadł trawy. Nawet jak ją kupisz, no to parę tysięcy, raz, dwa. Więc to wszystko się toczy dalej w takim wymiarze. Dosyć takim ryzykownym, można powiedzieć. Chyba, że należysz do grona, którzy zarabiają 10-20 tysięcy, to wtedy w ogóle nie ma o czym dyskutować, ale ja mówię o większości, a nie o mniejszości. Kolejnym minusem w pracy na etacie jest to, że raczej nie uda ci się nie trafić na baranów, czy to w zespole, czy to szefów. Gorzej, jeżeli masz za barana szefa, niż w zespole, bo ty w zespole to jeszcze sobie można jakoś poradzić, po prostu olewać baranów, nie gadać z nimi, nie wchodzić w dyskusję, po prostu ich olewać. Ale jak już masz barana szefa i musisz z nim codziennie się spotykać i z nim dyskutować, i najgorsze jeszcze jest to, jak wykonywać jego jakieś durne zadania, z którymi po prostu ty w żaden sposób się nie zgadzasz, nie czujesz ich, nie. I podskórnie wiesz o tym, że one są beznadziejne, no to tak słabo trochę ciągnąć to latami jak coś i męczyć się w takiej sytuacji. I to jest też jakby zaczynek do kolejnego ujemnego minusa pracy na tacie, a mianowicie gdy ty to co robisz, w ogóle ci nie daje satysfakcji i jest po prostu gówniane. I musisz się z tym męczyć latami, żygasz z rana, jak wstajesz do roboty i myślisz o tym, kurwa, dlaczego? Dlaczego ja to robię? Dlaczego muszę to robić? Są ludzie odważni, którzy rzucają wszystko w dupę i lecą gdzieś na drugi koniec świata, robią coś innego, nawet za mniejsze pieniądze, i zmieniają swoje życie i odmieniają jakby ten właśnie, tą część swojego życia. Bo nikt mnie nie przekona. Sam tak miałem kiedyś, zmieniłem robotę dla większej kasy, ale i po 3 miesiącach powiedziałem nie. Wtedy na szczęście nie miałem rodziny. Po prostu
żygałem po miesiącu i przez kolejne dwa z myślą o tym, że muszę iść do tej roboty. Tak mnie tam rozczarowali pod kątem baranów, którzy byli nade mną, a którzy obiecywali góry. Tak byłem zmobbingowany, że po prostu praca to była katorga, a to było tylko 3 miesiące. Ale podjąłem bardzo mądrą decyzję i zostawiłem to, nie mając jeszcze drugiej roboty. Po prostu trzeci miesiąc był ostatnim, na który byliśmy dogadani. Zostawiłem to, ale mówię, troszkę inaczej jest, jak masz rodzinę, pewnie bym takiej wtedy decyzji nie podjął szybkiej, to musiał się tam jeszcze męczyć, żygać i na myśl samą, że tam idę, bym tam szedł, robił to, co miał do roboty i tak by to się dokończyło. Na szczęście miałem ten komfort, że właśnie miałem trochę odłożonych pieniędzy i po prostu powiedziałem pierdolę. I bardzo dobrze, z dzisiejszego punktu widzenia. I to są główne, podstawowe minusy. Trochę pogadajmy o plusach. Plusów przeważnie jest mniej. Tak mi się wydaje, ale zaraz się okaże. Podstawowym plusem jest, jak dla mnie, na przykład to, że jedziesz sobie na urlop i po prostu zapominasz o wszystkim. I ci za to jeszcze płacą w tym czasie, kiedy ty sobie odpoczywasz, bo i tak ci wypłata wpadnie i jest pozamiatane. To jest bardzo duży plus, wart naprawdę dużo, że w ramach twojego spokoju jeszcze ktoś ci za to płaci, a ty odpoczywasz i jakby jest ciągłość, że nie masz... Ale przypomniałem sobie jeszcze o dwóch minusach w międzyczasie. Minusach, a mianowicie jeżeli jesteś na etacie, się rozwijasz i idziesz do przodu, to wtedy awansujesz, zarabiasz coraz więcej i twoja praca zaczyna przekraczać jakby całkowicie wymiar czasu, w którym powinieneś pracować, czyli 8 godzin, te, które niby standardowo powinieneś pracować, za które ci płacą, można sobie schować do kieszeni i zapomnieć, dlatego że zaczynają się telefony, obowiązki, siedzenie za komputerem wieczorami, odbieranie telefonów na urlopie, jakieś takie kosmosy maksymalne, nie? Przedsiębiorca musi być się z tym, się godzi na to po prostu zwyczajnie, ale na etacie i to w Polsce tak przeważnie jest niestety, że wymogi właścicieli czy tam kierowników, menadżerów, prezesów idą w tą stronę, oni nie mają hamulców i ci po prostu cisną, bo ty jesteś niby bo zarabiasz dobrze, to znaczy, że nawet na urlopie powinieneś patrzeć, co się na twojej skrzynce dzieje i odbierać telefony od klientów, najlepiej to jeszcze obsłużyć, poświęcić na to czas i w ogóle. To jest taki minusik do plusika, o którym zacząłem mówić. Kolejny plusik to jest to, że masz po prostu stabilizację finansową taką tu i teraz. Bo wszystko masz na papierze, zakładając, że oczywiście ja mówię na etacie, czyli na umowie o pracę, bo umowa zlecenie jest w ogóle odrębnym tematem i o tym nakręcimy w innym materiale. Teraz mówimy o etacie, czyli o pracy, umowie o pracę. Co ja to mówię? Że ten plusik... że masz tą stabilność, która umożliwia ci na przykład branie kredytów, że co miesiąc ci coś spływa i cię nic nie obchodzi, że ty musisz musisz wykonać jakieś zadania, jakąś pracę, no ale jeżeli ją wykonujesz w sposób należyty, to znaczy, że będziesz miał co miesiąc wpływ, ten, który uzgodniłeś, nieważne jaki, który cię satysfakcjonuje. I wszystko się kręci w miarę fajnie. No bo to jest wygodne życie. Tak mi to trochę przypomina kawalerskie. No, bo jak jesteś kumaty, to zawsze pracę znajdziesz. Ten etat ci zaproponują. I tak jak powiedziałem, już chcesz przejść wyżej, to masz ten komfort,
że możesz sobie to w jakiś sposób rozwijać. Może coś ci uda odłożyć. Jak się nie uda odłożyć, to możesz sobie wziąć pożyczkę, kredyt, coś coś wybudować, zainwestować, nie wiem, pójść dalej. Wszystko zależy, jakie masz pomysły na siebie. Kolejnym plusem pracy na etacie to jest nauka i wiedza. Czyli to jest ciągłe połykanie wiedzy od innych. Czyli jak masz to szczęście, że trafisz na fajnych ludzi, z naprawdę z wiedzą, ale nie baranów, tak jak wspominałem, że trafisz na fajnych ludzi i którzy nauczyli się wielu rzeczy i oni ci nie przekazują tej wiedzy tak po prostu, bo to nie jest szkoła, praca to nie jest szkoła, tylko ty uczysz się od nich, a patrzysz, obserwujesz, wyciągasz wnioski i później ty czerpiesz z tego i oddajesz w drugą stronę, czyli możesz awansować, jak ktoś widzi, że ty się uczysz, jesteś, wiesz, wyciągasz fajne wnioski z tego, co się dzieje w firmie. Szybko takich ludzi wychwytują w firmach, więc możliwe, że twoja kariera pójdzie po prostu bum, bum, hej do przodu. I za chwilę zaczniesz zarabiać nie 4, tylko 10 tysięcy na przykład. A może i więcej. No i wtedy jest naprawdę na etacie warto siedzieć. Czyli ta wiedza i nauka i fajni ludzie, znaczy fajni menadżerowie, kierownicy albo współpracownicy też, to jest bardzo duży plus, bo on ci pozwala, jak coś później, nawet jak coś otworzyć swojego, a jak nie, to dalej się iść tam, skakać do innych firm i awansować, zarabiać więcej pieniędzy i być szczęśliwszym. To jest bardzo duży plus. A do tego dodałbym jeszcze jeden plus, który jest bardzo zbliżony do tego poprzedniego, a mianowicie relacje, kontakty, zabawa. A mianowicie, jak ci się uda trafić do firmy, mi się w życiu udało taką jedną firmę mieć, w sensie wypracować. A mianowicie był tam niesamowity zespół ludzi fantastycznie pozytywnych, którzy mnie właśnie nauczyli bardzo wiele, z niektórymi się kumplowałem przez bardzo długo, a z niektórymi nawet się kumpluję do teraz, a minęło 20 lat. A mimo to dalej się znamy, kumplujemy, dzwonimy i pewnie tak już zostanie. Tak mi się wydaje. I to jest niesamowita sytuacja, ponieważ jeżeli dojdzie do... nie dojdzie. Plus do tego, że ci ludzie cię otaczają i ty się od nich uczysz i oni są... nawet rodzą się relacje przyjacielskie, koleżeńskie i zabawa, bo czyli zaczyna z nimi się spotykać na przykład na mieście. Wyjeżdżacie na jakieś integracje. Działacie razem. No i tak jak wspomniałem, często te relacje pozostają na bardzo długo. I to jest fajne. No ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy trafisz do fajnej firmy, gdzie pracują fajni ludzie. Co się zdarza niezwykle rzadko, trzeba to podkreślić, bo moja sytuacja z fajną firmą była lat teraz 15 do tyłu. Dzisiaj jest trochę bardziej życie takie korporacyjne. Firmy mają coraz więcej narzędzi do tego, żeby śledzić pracownika pod kątem co robi, kiedy robi, albo ile ma zadań do zrobienia. Ciągłe sprawdzanie i pilnowanie ludzi w ramach korporacji czy tam firmy. A narzędzi jest naprawdę coraz więcej do tego, żeby to robić. Kiedyś nie było tak zwanych, jak to się nazywa, kontroli dostępu, czyli RCP, rejestracja czasu pracy, że przychodzisz, pyk, karta, wszędzie, gdzie wchodzisz, kiedy wychodzisz, o której, co i jak, czy wyszedłeś 4 razy na fajka z kimś, czy wypiłeś 3 kawy, czy 15. Nikt tego nie liczy. Ważne, że zrobiłeś swoje zadania. A dzisiaj?
to jak to ci wyliczą co do minuty, bo się musisz wszędzie odbijać i ci kierownik powie: słuchaj stary, tak nie może być. W tym tygodniu na dworzu stałeś w ramach swojej wyjścia na fajki 3 godziny. To 3 za dużo. W ramach tych 3 godzin byś zrobił bardzo dużo dobrego dla firmy. No takie, już, takie sytuacje się naprawdę zdarzają. To nie jest mój wymysł. Więc to te relacje w dzisiejszych czasach pewnie pozostają, tylko jest o wiele więcej ograniczeń, bo ludzie dalej są tacy, jacy byli, czyli są raczej, a szczególnie jak jesteś młody, jesteś wesoły, chcesz się bawić, to bardzo łatwo jest wejść w fajne relacje w zespole, jeżeli masz fajny zespół. Także to jest na etacie, są takie plusy. No jeszcze jeden bardzo duży plus, ale tylko dla tych, którzy zarabiają bardzo dużo. No bo wtedy jak zarabiają bardzo dużo, to mają bardzo duże składki, to nic, że tam potrącają im dużo. Ale jak zostaną na tym etacie i taką drogę sobie wybiorą, to wyjdzie na to, że jeżeli przejdą na emeryturę, to będą mieli bardzo przyzwoite pieniądze co miesiąc. Nie będą płakali, będą zwiedzali świat i pełnia szczęścia. Ale to jest naprawdę tak mały odsetek ludzi, że raczej nie warto o tym jakby poważnie mówić, bo to dotyczy jakiejś wyjątkowej kadry menedżerskiej, prezesów albo dyrektorów. I to nie we wszystkich branżach, nie w każdym mieście, nie wszędzie. No ale to jest plus, że później ewentualnie emerytura ci spadnie z nieba. Bardzo fajna. Ja nie liczę osobiście na emeryturę. Nigdy nie liczyłem. Jak mi tam po 20 latach ZUS przesyła, że teraz mam mieć chyba 1800 w 20 latach pracy, no to mówmy się. Świetnie. Co z tym robić? Jak za to przeżyć, nie? No ale, tak jak mówię, no, zupełnie inne czasy były. Ludzie zarabiali inne pieniądze. W związku z tym ta kasa jakby projektowana dla mnie jest zupełnie inna. Także mam nadzieję, że wam się podobał mój materiał odnośnie etatów. Jeżeli tak, dawajcie suby. Jeżeli nie, to nie. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia.